Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Choć od walki Oleksandra Usyka z Muratem Gasijewem minęło zaledwie kilkadziesiąt godzin, już teraz głośno mówi się o kolejnym pojedynku z działem Ukraińca. Usyk wyzwał do boju gwiazdę brytyjskich ringów Tonego Bellew, a ten odniósł się do propozycji entuzjastycznie. Promujący Bellew Eddie Hearn przyznał natomiast, że rozpoczął już rozmowy w sprawie pojedynku. Po sobotnim finale turnieju World Boxing Super Series w wadze junior ciężkiej z Muratem Gasijewem świat boksu nie ustaje w zachwytach nad Oleksandrem Usykiem. Przed walką eksperci oceniali szanse mniej więcej porówno, ale w ringu Ukrainiec całkowicie zdominował rywala, wygrywając z nim praktycznie wszystkie rundy. Tradycyjnie kapitalnie się poruszał, zadawał mnóstwo zróżnicowanych ciosów, samemu będąc dla Rosjanina nieuchwytnym. Po tym kapitalnym występie Usyk w światowym rankingu bez podziału na kategorie wagowe zajmuje siódme miejsce według portalu BoxRec, a czwarte według magazynu The Ring. Jest też oczywiście niekwestionowanym królem kategorii junior ciężkiej, posiadając w niej wszystkie cztery pasy mistrza świata. Jeszcze przed finałem sporo mówiło się o tym, że po turnieju Oleksandr Usyk może przenieść się do wagi ciężkiej. Teraz te spekulacje się nasilają. Sam Ukrainiec powiedział, że nie podjął jeszcze decyzji co do swojej przyszłości, ale jego kolejna walka może być swoistym pomostem między kategoriami. W wywiadzie udzielonym jeszcze w ringu Usyk wyzwał do walki Tonego Bellew, byłego pięściarza wagi półciężkiej i junior ciężkiej, który ostatnie dwa pojedynki stoczył w wadze ciężkiej. Bellew to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk na brytyjskim rynku. Zawodnik ten w maju 2016 roku sięgnął po pas mistrza świata w kategorii junior ciężkiej, niespodziewanie pokonując Ilungę Makabu. Natomiast w ostatnim czasie dwukrotnie nokautował Davida Haya. Wśród swoich potencjalnych rywali Bellew wymieniał niedawno nazwiska Tysona Fury'ego, Andre Warda, Adonisa Stevensona czy właśnie zwycięzcę turnieju WBSS. W tej chwili wiele wskazuje na to, że zmierzy się z tym ostatnim. Na wyzwanie Usyka Tony Bellew odpowiedział na Twitterze, pisząc: urodziłem się gotowy, zróbmy to. W niedzielę do sprawy odniósł się natomiast promujący Brytyjczyka Eddie Hearn. Powiedział on, że walka Usyk-Bellew to na ten moment jeden z największych pojedynków, jakie można zrobić w boksie. Poinformował też, że skontaktował się już z obozem Ukraińca i że w tym tygodniu rozmowy będą kontynuowane. Hearn dodał też, że Bellew dobrze czuje się ważąc około 95 kg i raczej nie będzie chciał już schodzić do kategorii junior ciężkiej. Dla Usyka nie powinien być to jednak żaden problem. Dzień przed walką z Gasijewem Ukrainiec wniósł na wagę 89,9 kg, a zatem do kategorii ciężkiej brakowało mu zaledwie około 0,9 kg. Usyk mierzy 190 cm wzrostu, jest więc tylko centymetr niższy od Bellew. Zasięg ramion ma z kolei według danych portalu BoxRec aż o 10 cm większy. Obaj panowie ze swoimi gabarytami mogą spokojnie boksować zarówno w kategorii junior ciężkiej, jak i ciężkiej, więc dogadanie się w tej kwestii nie powinno stanowić problemu. Pojedynek zapewne odbyłby się w Wielkiej Brytanii, ale i ten warunek Oleksandr Usyk na pewno by zaakceptował. Do walk wyjazdowych jest on przyzwyczajony jak mało kto. Mistrzostwo świata z Krzysztofem Głowackim musiał bić się w Polsce, obrony z Tabisą Czunu i Michaelem Hunterem stoczył w Stanach Zjednoczonych, z kolei w turnieju WBSS z Hukiem walczył w Niemczech, z Blidisem na Łotwie, a z Gasijewem w Rosji. W zdecydowanej większości przypadków miał nad swoimi rywalami na tyle dużą przewagę, że sędziowie nie mogli go oszukać, nawet gdyby bardzo tego chcieli. Pojedynek Usyk vs Bellew byłby wielkim hitem, który przyciągnąłby uwagę całego świata. Eddie Hearn ze swoimi zdolnościami promotorskimi bez wątpienia by o to zadbał. W ringu jednak moim zdaniem zwycięzca może być tylko jeden i jest nim Oleksandr Usyk. Nie odbieram Bellew zasług za dwukrotne pokonanie Haya, ale należy pamiętać, że Haymaker był już cieniem samego siebie. Popularny bombardier boksuje dosyć schematycznie. To prawda, że ma mocny cios, ale Gasijew być może ma jeszcze mocniejszy. Usyk natomiast w większości uderzeń Rosjanina unika, a jedną potężną bombę ustał, potwierdzając, że ma mocną szczękę. Ewentualny pojedynek z Tonym Bellew wydaje się dla Oleksandra Usyka idealnym rozwiązaniem na debiut w kategorii ciężkiej. Ukrainiec nie będzie musiał mierzyć się od razu z jakimś dwumetrowym i 110-kilowym gigantem, lecz z kimś o gabarytach podobnych do swoich. Bellew nie jest leszczem, więc walka wzbudziłaby na pewno duże zainteresowanie, co przełożyłoby się też na dobrą garzę dla Usyka. Równocześnie jednak styl Brytyjczyka powinien pasować 31-latkowi, który moim zdaniem odniósłby w takim pojedynku stosunkowo łatwe zwycięstwo. Czekając na rozwój negocjacji, należy też pamiętać o korzyściach, jakie z przejścia Usyka do wagi ciężkiej mogliby odnieść polscy pięściarze. Trzech naszych zawodników, czyli Krzysztof Głowacki, Krzysztof Włodarczyk i Mateusz Masternak, jest wysoko notowanych w rankingach kategorii cruiser, a zwakowanie wszystkich pasów przez Usyka oznaczałoby stosunkowo duże szanse na otrzymanie możliwości walki o Mistrzostwo Świata. Na decyzję Ukraińca czekają też organizatorzy WBSS, którzy myślą o kolejnej edycji turnieju w kategorii junior ciężkiej. Promotor Andrzej Wasilewski przyznał, że
że jeśli taki turniej by się odbył, zapewnione miejsce w ósemce ćwierćfinalistów miałby Krzysztof Głowacki. Na dziś z mojej strony to wszystko. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie na temat pojedynku Usyka z Beliu i w ogóle przejścia Ukraińca do kategorii ciężkiej. A ja mówię wam już do usłyszenia.